Poniedziałek, 16 czerwca, 6:22 czasu środkowoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe postawy X. Zapraszam serdecznie do wysłania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Kurs futures S&P 500 znajduje się w rejonie 1928, tuż ponad lokalnym wsparciem, zarówno w układzie liniowym minimalnie ponad 1927, a jak i według L5 Camarilla 1924,35. A warto zauważyć, że z tego rejonu już wcześniej został wyprowadzony impuls wzrostowy, który został w pełni zgaszony. Model gapiego w układzie H4 pokazuje dystrybucję. Lokalne górne cienie opowiadają się po stronie podażowej, sygnalizują tutaj ten wydźwięk, że sprzedający przy najszybszych średnich kroczących, wygładzanych zmiennością, po prostu inwestorzy w tym miejscu dystrybuują, a zajmują krótkie pozycje zgodnie z bardzo krótkoterminowym jakby ruchem na tych średnich, zgodnie z tą zależnością, że coraz to niższe górki korespondują z coraz to niższymi dołkami i tym samym można oczekiwać ruchu w stronę EMA 200 w układzie H4, mniej więcej ruchem w stronę 1900 punktów. W związku z powyższym, jeżeli taki ruch będzie miał miejsce, kurs dojdzie do 1900-1915, wzmocni nam się konsolidacja i jej dolne ograniczenie, które będzie wynikało z wcześniejszych rejonów cenowych, tutaj mniej więcej z początku czerwca. Zatem czerwcowe minima jak najbardziej mogą być przetestowane, co jak najbardziej będzie przy ich zachowaniu mogło prowokować do ruchu w stronę czerwcowych maksimów, więc będzie klasyczna konsolidacja. I takiej konsolidacji należałoby oczekiwać. Jeżeli jednak minima czerwca zostaną przełamane i EMA 200 w układzie H4 zostanie przekroczona w dół, to wówczas sytuacja spadkowa, tendencja, ta zależność zniżkowa, która na ten moment tylko i wyłącznie jest korektą w dół, nabierze impetu, zamieni się w krótkoterminowy trend spadkowy i wówczas będziemy mogli mówić o kolejnych ryzykach i szansach dla konkretnej grupy inwestorów. Czy to dla strony podaży, czy to dla strony popytu. Zerknijmy teraz na Dow Jonesa, dokładnie na instrumenty futures. Sytuacja bardzo podobna, przy czym tutaj futures na Dow Jonesa jest bliżej czerwcowych, relatywnie bliżej czerwcowych minimów. I jak najbardziej próby podbijania w stronę czerwcowych maksimów także mogą się pojawić przy zachowaniu tych czerwcowych dołków, przy zachowaniu takiego wsparcia mierzonego po dolnych cieniach 16668. L5 Camarilla wypada nieco wyżej 16687, a także model gapiego pokazuje tendencję spadkową, zatem tutaj takim maksymalnym górnym ograniczeniem byłyby poziomy H4, H5 Camarilla 16811, 16847. Warto zauważyć, że odpowiednio co pewien czas, tak, co tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, te poziomy są przerzucane do dołu. Mamy coraz to niższe maksima, coraz to niższe minima, a więc w pewnym momencie L5 Camarilla jest testowane, a znacznie rzadziej kurs powraca do H4, H5 Camarilla. W takim schodkowym układzie a warto także obserwować zależności na frankfurckich futures na DAX-a, gdzie poprzednie, takie pierwsze, odpowiadające za słabość Camarilla H5 został przełamany 9971 mniej więcej. Po tym utworzył się taki trigger level 9961 i tutaj mamy istotną blokadę techniczną, brak jej przełamania, brak przełamania H5 Camarilla 9986, to rozkręcenie fali w stronę 9769. Zauważmy, że futures na DAX-a posiadały minima, a tutaj wybite 4 czerwca, tak? A były to minima, skąd został poprowadzony ruch na nowe maksima. A przez ostatnie kilkanaście godzin pojawiły się nowe czerwcowe dołki, zatem na DAX-ie mamy sytuację wyraźnie negatywną w porównaniu do nowojorskich futures. Dopiero wybicie się ponad 9961, 86, a taką sytuację negatywną wymarzę, skasuje. Zatem oczekiwany byłby ruch teraz w stronę 9769 po przełamaniu 9830 Camarilla. W najgorszym przypadku na bardzo krótki interwał czasowy można było oczekiwać ruchu 9583 w najgorszym dla długich pozycji, byłby to najlepszy dla krótkich pozycji.
czyli zbudowanie szerszej konsolidacji na DAX-ie rzędu 500 punktów, 9583 i analogicznie plus 500 punktów w górę. A dopiero wyjście w dłuższym horyzoncie czasowym z takiego zakresu mogłoby doprowadzić do cenniejszej zmiany tendencyjnej. Zatem na razie gramy na zmienności w szerokim kanale, przedziale zmiany. Na FW20 mieliśmy ostatnio nowe lokalne szczyty wyższe od poprzednich, które były jeszcze wyższe od poprzednich, zatem jeżeli powiedzieć, że w połowie maja mieliśmy maksima, które pod koniec maja zostały poprawione, to te czerwcowe przyniosły ewidentną tutaj niechęć do dalszych wzrostów, brak przełamania 2500 punktów, skonsolidowanie się tuż ponad 2449, gdzie mamy L5 Camarilla na bardzo krótki interwał. I jeżeli ten ruch będzie podtrzymany, taki ruch minimalny korekcyjny w dół, to przełamanie 2449 powinno zobligować tutaj podaż do zepchnięcia kursu w stronę 2418, w stronę EMA200, która minimalnie się unosi, w stronę 2398, 2388. Tutaj już mamy ewidentną lukę Hossy, która jak najbardziej według prawa luk mogłaby być jak najbardziej, przynajmniej w połowie zamknięta, a także linię wzrostową. A racjonalnym byłoby zejście do tych poziomów, odświeżenie impetu wzrostowego i próbę wyjścia na przynajmniej opór minimalnie położony poniżej czerwcowych maksimów, na przykład 2472, 2476. Natomiast przełamanie z marszu 2491 H5 Camarilla to opcja silniejszych zwyżek, a brak przełamania tutaj czerwcowego dołka i poziomu takiego klasycznego, poziomego wsparcia 2410, 2414. To także wystudzenie korekty spadkowej i również ruch ponad 2500 punktów. Dziękuję za uwagę. Mówię dla Państwa Michał Pietrzyca.